wielbłądy upadają ze zmęczenia. Jak oczom wzrok odbiera w zębach krzyk. Po jednej z wizyt dzieci w tym miejscu, kiedy zaczęliśmy opowiadać historię o Solidarności, o tym, co działo się w latach 80., o tym, jak wyglądało internowanie, jak wyglądało bardzo często inwigilacja czy pacyfikowanie, dzieci same narysowały, jak one teraz widzą tę historię. Znaczki pocztówki, a także sztandary nieistniejących już zakładów pracy, fotografie z mszy świętych za ojczyznę to eksponaty, które można oglądać w Muzeum Solidarności, które znajduje się na terenie dawnego klasztoru przy ulicy Królewskiej w Lublinie. Idea muzeum powstała przy remoncie kościoła, też dofinansowaniu ze środków unijnych. Powstały dwa muzea. Powstało Muzeum Solidarności, ta Izba Pamięci lat 80., 90., tych wspomnień z tego kościoła, tego, co tworzyła grupa błogosławionego księdza Jerzego, ale też Lubelszczyzny. Ten początek to jest oczywiście powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność i bliskość naszych miejsc instytucjonalnie, czyli Królewska 3, siedziba Zarządu Regionu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, no i Królewska 9, kościół, w którym jesteśmy. Większość zbiorów pochodzi z kolekcji prywatnych. Część pochodzi z Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność. Są to m.in. kartki okolicznościowe, gazety i broszury. W muzeum można posłuchać również kazań księdza Jerzego Popiełuszki. Smutna bardzo data, ta, którą tutaj również upamiętniamy, czyli kapelan Solidarności, dzisiaj kapelan błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. No i chyba wydaje mi się, że tutaj nie powiem czegoś, co byłoby niesprawdzalne, a jest pewnikiem, że mszę za ojczyznę z chwilą, kiedy ta smutna wiadomość dotarła do nas, do Lublina, kiedy wszyscy trwaliśmy z niepokojem, co stało się z księdzem Jerzym Popiełuszko, kiedy dotarła, że zginął w taki tragiczny sposób. Te msze za ojczyznę trwają w Lublinie, właśnie tutaj, w tym kościele, do dzisiaj. W tym muzeum mamy publikacje na temat księdza Jerzego, publikacje książkowe, są broszury, są też zdjęcia. W tym miejscu był ojciec księdza Jerzego w 1985 roku, ale też w 1992 była mama księdza Jerzego. Mamy nagrania księdza Jerzego, które są dostępne na stołach multimedialnych, na tych ekranach. Można odsłuchać jego kazań, można odsłuchać też pieśni, które były śpiewane w czasie tych mszy za ojczyznę, między innymi Ojczyzno Mam. Śledziliśmy cały czas działalność księdza Popiełuszki, już błogosławionego dzisiaj, który wtedy był sławny na całym świecie, a ja słuchałam Wolnej Europy na takim radyjku skromnym. I w momencie, kiedy Warszawa ogłosiła, że nie wrócił i modlą się wszyscy już przerażeni, co się stało, myśmy się również włączyli jako oaza rodzin przy parafii. I koleżankę spotkałam, która powiedziała mi o tym, że dzisiaj właśnie u jezuitów jest msza za księdza Jerzego. To był pierwszy dzień i tak zostałam do dziś. Ten nieformalny tak naprawdę strajk, bunt społeczeństwa Lublina, Świdnika czy całej Lubelszczyzny spowodowało to, że 8 lipca w Świdniku wybuchł nieformalny tak naprawdę strajk bez przywództwa formalnego, który w następstwie swoim rozlał się na całą Lubelszczyznę.